dziś otwarte studio Radia 5 dla wszystkich kandydatów, którzy zabiegali o głosy do Sejmu, do Senatu w województwie podlaskim. Pan Jarosław Zieliński, obecny w studio Radia 5. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie. Witamy słuchaczy. Znamy część wyników z części komisji wyborczych, ciągle publikujemy. Nie będę już przypominał, żeby nie zabierać panu czasu. Oddaję głos, proszę o komentarz. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli we wczorajszych wyborach parlamentarnych. To jest bardzo ważny akt decyzyjny. Polacy rozstrzygnęli, kto będzie odpowiadał za nasze sprawy państwowe przez następne 4 lata. Dokonali obiektywnej, jak sądzę, no bo ten wynik o tym świadczy, oceny skutków rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy głosowali i którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, którzy nie dali się zwieść tym wszystkim manipulacjom, które były podejmowane. Naprawdę mam nadzieję, że ten wynik się utrzyma, bo oczywiście jeszcze te wyniki nie są ostateczne, ale wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory i będzie miało, tak jak w tej mijającej kadencji, samodzielną większość. To jest sytuacja historycznie dotąd niespotykana, nowa, że drugi raz jedno ugrupowanie wygrywa wybory parlamentarne z większością samodzielną. I to jest bardzo ważne, bo żeby realizować dalej nasz program, żeby dokonywać dalszych dobrych zmian w Polsce, potrzebujemy właśnie tej większości. Dziękuję też wszystkim, którzy głosowali na mnie tutaj w naszym okręgu wyborczym w województwie podlaskim, a w szczególności kieruję te słowa do tych, którzy nas słuchają, bo słuchają Radia 5, a więc do mieszkańców Suwałk, powiatu suwalskiego, powiatu augustowskiego, miasta Augustów, wszystkich gmin tych powiatów, do Sejn, do mieszkańców Sejn, powiatu sejneńskiego, powiatu grajewskiego, sokulskiego i wszędzie, gdziekolwiek jeszcze Radio 5 dochodzi. Oczywiście obejmuję tym podziękowaniem całe województwo. Jeszcze wyników swoich ostatecznych nie znam, ale wszystko wskazuje na to, że otrzymałem wyższy wynik, większe poparcie niż przed 4 laty. To bardzo dla mnie ważne, bo byłem w ciągu tych ostatnich 4 lat w sposób niebywały atakowany przez opozycję, przez niektóre media, przez zwłaszcza TVN, ale także w Suwałkach niestety, muszę powiedzieć to z bólem, chociaż dzisiaj bym nie chciał kłótni zaczynać i swoją cegiełkę dołączyło do tego Radio 5. Mam nadzieję, że mamy ten etap za sobą, że już teraz tak nie będzie, że będziemy się opierali na faktach, że ja będę częściej obecny w Radio 5 i że będziemy rozmawiali o wszystkim, nawet o najtrudniejszych sprawach, do takiej rozmowy zapraszam. Ale nie chcę tego wątku ciągnąć. Dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy właśnie poparli Prawo i Sprawiedliwość i oddali głos na mnie. Wygląda na to, że przekroczę wszystkie swoje wyniki poprzednie, uzyskując bardzo dobre wyniki w tych wyborach. Już naliczono powyżej 30 tysięcy głosów, a ta liczba chyba jeszcze wzrasta, bo nie ze wszystkich jeszcze obwodów do głosowania są wyniki. Na pewno zwyciężyłem dzięki państwa poparciu, dzięki głosom wyborców. W mieście Suwałki uzyskałem najlepszy wynik, w powiecie suwalskim najlepszy wynik, w powiecie augustowskim. Nie mam danych jeszcze z powiatu sejneńskiego, ale mam nadzieję, że też tak samo i w tym trzecim powiecie tego naszego fragmentu województwa podlaskiego i okręgu wyborczego będzie. Dziękuję wszystkim działaczom, którzy brali udział w kampanii wyborczej, członkom Prawa i Sprawiedliwości, sympatykom, wolontariuszom, wszystkim, którzy w taki czy inny sposób zaangażowali się w kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, w moją kampanię wyborczą. Dziękuję, że właśnie mimo tych, jeszcze raz to powtórzę, niewybrednych, bardzo takich zaplanowanych i realizowanych z całą konsekwencją ataków wyborcy zaufali mi i dali to wysokie poparcie. Pozwoli pan, panie redaktorze, na końcu podziękuję jeszcze swojej żonie, ponieważ nie miałem nigdy okazji tego zrobić, a dużo jej wdzięczam, bo i sprawy domowe, ale także i sprawy społeczne. Czasem w zastępstwie, kiedy ja nie mogę być, podejmuje moja żona i naprawdę tutaj też wielki ukłon, wielki szacunek i myślę, że to też wyborcy widzą, jak pracujemy razem. Nasza, moja ciężka praca, całej grupy ludzi ze mną związanych, a jest to duża grupa, przyniosła efekty w postaci tego bardzo dobrego wyniku wyborczego. Raz jeszcze za to dziękuję. Kończąc, tak jak powiedziałem, czasu mamy bardzo krótko, gwoli takiej sprawiedliwości. Ja też mam nadzieję, że w nadchodzącej kadencji pan poseł, pan minister będzie odpowiadał na nasze liczne zaproszenia, tak które jest. Wcześniej kierowałem tak wielokrotnie. Jest. Tak jest, panie redaktorze, na wszystkie liczne, a ja proszę, żebyście zapraszali mnie nie tylko wtedy, kiedy chcecie mnie zaatakować czymś, co sobie wymyśliliście, na przykład anonimami perfidnymi, jak to zrobiliście za sprawą pani Kamińskiej.
No, wyborcy chyba panią Kamińską też ocenili, ale poczekajmy na ostateczne wyniki wyborów. A ja zapraszam do współpracy wszystkich. Także prezydenta Suwał, który w przeddzień ciszy wyborczej jeszcze pozwolił sobie nieprawdziwe informacje przedstawić na temat hali sportowej. Ja do tego się odniosę w innej audycji. Panie redaktorze, niech pan mnie zaprosi, ja przedstawię tamtą sprawę też, jak ona wyglądała, bo ona też mogła mieć jakiś wpływ na wyniki wyborów. Ale jest dobrze, więc w związku z tym dziękuję wszystkim jeszcze raz. Pan poseł Jarosław Zieliński w studio Radia 5. Dziękuję za przybycie. Słuchaczom dziękuję za uwagę. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia chyba po serwisie, bo widzę kolejnych kandydatów. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Pięknie.